Profesor Antoni Stępień urodził się 14 czerwca 1931 roku w Sosnowcu. W październiku 1950 roku rozpoczął studia filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w czerwcu 1954 roku uzyskał magisterium. Jego praca magisterska, pisana pod kierunkiem księdza profesora Stanisława Kamińskiego, nosiła tytuł Analiza nelsonowskiego dowodu niemożliwości teorii poznania. W grudniu 1956 roku uzyskał tytuł doktora filozofii na podstawie rozprawy Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania, analiza krytyczna, której promotorem był ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec. Od lutego 1957 roku Stępień rozpoczął pracę na Wydziale Filozoficznym KUL. Habilitował się na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej we Warszawie. Tytuł jego rozprawy habilitacyjnej brzmiał O metodzie teorii poznania, rozważania wstępne. Jednym z jej recenzentów był profesor Roman Ingarden, który wywarł znaczny wpływ na jego poglądy. W 1970 roku Stępień uzyskał stopień docenta, w 1975 roku stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1985 tytuł profesora zwyczajnego. W 1969 roku został kierownikiem Katedry Metafizyki Szczegółowej KUL, przemianowanej później na Katedrę Teorii Poznania. Funkcję tę pełnił do odejścia na emeryturę w roku 2002. Głównymi obszarami zainteresowań profesora Stępnia są teoria poznania, metodologia nauk filozoficznych, metafizyka, estetyka, historia filozofii współczesnej, zwłaszcza polskiej. Ważniejsze książki profesora oprócz wymienionych to Wprowadzenie do metafizyki, Teoria poznania, Zarys kursu uniwersyteckiego, Propedeutyka estetyki, Wstęp do filozofii, Elementy filozofii, Dwutomowe studia i szkice filozoficzne, Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii, Teorie relacji filozoficzna i logiczna. Przyczynek do zagadnienia stosunku między teorią bytu, przedmiotu a logiką. Profesor Stępień jest postrzegany jako filozof, którego wypowiedzi są jasne, wyważone i umiarkowane. Jako badacz ceniący rzetelną robotę pojęciową, jako mistrz filozoficznych dystynkcji. W swej twórczości łączy tomizm, fenomenologię i analityczną tradycję szkoły lwowsko-warszawskiej. Z profesorem Antonim Bazylim Stępniem rozmawia Jacek Wojtysiak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uczeń profesora i następca w Katedrze Teorii Poznania KUL. Panie profesorze, to może spróbujmy zacząć od samego początku. Czy pamięta pan profesor swój pierwszy kontakt z filozofią? No właśnie początek. To jest to, co mnie zawsze interesowało jeszcze w szkole podstawowej. Zawsze mnie interesowały początki, w związku z tym najpierw się interesowałem historią. Historią starożytną, średniowieczną, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że prawdziwe początki są poza historią, mianowicie w filozofii. Właściwie trudno mi powiedzieć, kiedy zetknąłem się pierwszy raz z filozofią, to były jakieś przypadkowe lektury, ale naprawdę zafascynowałem się tą filozofią już całkowicie, kiedy w okresie szkoły średniej dotarł do mnie pierwszy tom historii filozofii Tatarkiewicza. I pamiętam, że szybko wracałem ze szkoły, bo myślałem o tym, żeby siąść przy Tatarkiewiczu. Tatarkiewicz, historia filozofii i logika Czyżowskiego, to mi szło trudniej, to były pierwsze moje poważniejsze lektury filozoficzne. A poza tym jakoś tak było, że miałem do czynienia ze Znakiem, Przeglądem Powszechnym i wtedy były ciekawe artykuły na przykład księdza Kusaka. I od tego się zaczęło. Od szkoły co najmniej średniej, tak bym powiedział, w poszukiwaniu początków. Czy ja dobrze pamiętam, kiedyś pan profesor wspominał, że chyba w szkole średniej trafił do pana jakiś tekst Sartra i że na jeden dzień wstrząsnął życiem pana profesora. Nie. Owszem, przypadkowo niczego. Niczego, aha. Tak, niczego, tak jest. Natomiast istotnie, ale to było trochę później, tak zwane niebo w płomieniach, o którym pisał Parandowski, to u mnie trwało nie dłużej jak 2 tygodnie. I jak to gdzieś już powiedziałem, czułem się
w takim absurdzie, jaki opisuje Camus w swoich powieściach po prostu. Ale mi to szybko przeszło. Ale o dziwo, te moje pierwsze filozofowania były takie, że jak znalazłem się na kulu, to stwierdziłem, że to, co znajduję na kulu, jest kongenialne z moimi dotychczasowymi przemyśleniami. I pan profesor wybrał studia na kulu początkowo, czy to były studia filozoficzne, czy inne? Na początku myślałem o tym, żeby studiować równolegle filozofię i muzykologię. W którym to było roku? To było matura, czerwiec 50 rok. Pojechałem na UJ, bo to było bliżej mojego rodzinnego Sosnowca i okazało się, że akurat zamknęli filozofię na UJ-cie, Ingarden poszedł na przymusową emeryturę. No i ważniejsza dla mnie była filozofia niż muzykologia i przeniosłem się na KUL. Chociaż to było znacznie dalej, to pierwsza moja samodzielna, długa podróż. No wtedy, zaznaczam, muzykologii na KUL-u jeszcze nie było, więc miałem do wyboru tylko filozofię i szczęśliwie właśnie trafiłem tutaj. Tylko, że studiował pan profesor filozofię na Wydziale Humanistycznym. Tak, tak jest, bo miałem do wyboru, wtedy była filozofia i na Wydziale Humanistycznym, i na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. No i tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że te studia na Wydziale Humanistycznym będą gładsze, że tak powiem, szły mi lepiej. Będę miał więcej czasu na własną lekturę po prostu, bo były luźniejsze po prostu. Ale potem okazało się, że trzeba było zlikwidować tą tak zwaną grupę nauk filozoficznych na Wydziale Humanistycznym i przeniosłem się na Wydział. Także jestem absolwentem Wydziału Humanistycznego Filozofii i magistrem Wydziału Filozoficznego Filozofii Chrześcijańskiej. Ale w trakcie studiów to jeszcze pan profesor myślał o muzykologii? Czy... Już nie dało się. Nie było warunków, żeby... Myślałem, zapisałem się nawet do szkoły muzycznej, tej, żeby dokończyć zawodową średnią szkołę muzyczną, ale nie dało się tego pogodzić i już... A czy muzyka to jest takie dodatkowe hobby, czy ona coś dla filozofii miała znaczenie? No nie wiem, czy dla samej filozofii, ale ona mi od dzieciństwa towarzyszyła w życiu po prostu. Zresztą zgodnie z wielką tradycją, w której muzyka z filozofią od starożytnej Grecji ciągle się przeplata. Panie profesorze, czy pan mógłby powiedzieć... przypomnieć nam atmosferę studiów w latach 50. na KUL-u. Zanim odpowiem na to pytanie, chcę wracać jeszcze do muzyki. To mi się potem przydało, bo okazuje się, że jak otworzyli muzykologię na KUL-u, potrzebna była filozofia muzyki, czy estetyka muzyki. No i akurat byłem na tyle kompetentny, że mogłem podjąć się tej tematyki. Natomiast wracając do pana tamtego pytania, trzeba uświadomić sobie, że rok 50 to był początek stalinizmu w Polsce. Dość ostro zaczął się ten stalinizm i rezultatem tego nowego okresu było to, że większość ludzi z takich czy innych względów nie mogła się dostać na studia gdzie indziej. A więc przyszedłem w sytuacji, gdzie z jednej strony zaczynało być poczucie getta, ograniczeń zewnętrznych, z drugiej strony nagle pełno ludzi, którzy nie mogli gdzie indziej się znaleźć i znaleźli się na KUL-u. Więc to była szczególna sytuacja, w której po prostu... czuliśmy się w wyjątkowych sytuacjach, jakby na wyspie odizolowanej od reszty z różnych względów. I to spowodowało konsolidację, spowodowało to, że szybko się narodziła wspólnota.
i to wspólnota nie tylko między studentami, ale wspólnota między studentami i wykładowcami. To poczucie odizolowania bardziej nas ze sobą połączyło, zjednoczyło. A jakich mistrzów pan profesor spotkał wtedy? No, kto największe wrażenie wywarł? To byli różni mistrzowie, ale moi najważniejsi mistrzowie byli trzej. To był Świeżawski, który uczył kultury filozoficznej. To był Kamiński, który uczył precyzji, dokładności, rzetelności warsztatowej. I to był Krąpiec, który zaproponował pewną nową wersję tomizmu. I razem ci wszyscy jakoś mnie w znacznym stopniu kształtowali, co nie znaczy, że nieważne były wykłady innych, Bednarskiego, Iwanickiego, nawet księdza Adamczyka, z którym się, że tak powiem, spieraliśmy dość ostro. Ale ci trzej to są główni moi mistrzowie. To są główni moi mistrzowie. No i jest jeszcze jeden taki mistrz, bardzo specyficzny, mianowicie Roman Ingarden. Jak doszło do kontaktu z Romanem Ingardenem? Po prostu oprócz bytu Świeżawskiego, drugą książką, która mnie zafascynowała już po rozpoczęciu studiów, był Spór o istnienie świata. Jak doszło do tego kontaktu z Ingardenem? Redagowaliśmy takie czasopismo na maszynopiśmie, bo to cenzura była, mianowicie Filozofia. I w tym czasopiśmie, chyba w numerze trzecim, o ile dobrze pamiętam, ogłosiłem taki artykulik porównujący ontologię Ingardena z metafizyką tomistyczną. I ten numer z tym artykułem Świeżawski w Krakowie pokazał Ingardenowi. No i Ingarden powiedział, no jak on jest zainteresowany, to chętnie się może ze mną spotkać. No i ja oczywiście skorzystałem z tego spotkania, no i od tego czasu zaczęły się, można powiedzieć, prawie regularne spotkania, bądź w Krakowie, bądź później w Lublinie z Ingardenem. Taki był początek. Czy można powiedzieć, że był pan profesor dojeżdżającym uczniem Romana Ingardena? No, można powiedzieć, że nie tyle byłem uczniem, co tym, który zadawał mu ciągle pytania z punktu widzenia tomistycznego i dopytywał, czy dobrze rozumie jego koncepcje fenomenologiczne. To tak to trochę wyglądało i myślę, że ja się bardzo dużo dowiedziałem od Ingardena, ale myślę, że w jednej czy w drugiej sprawie Ingarden się przy okazji dowiedział ode mnie. Na przykład zwróciłem mu uwagę, że jego koncepcja intuicji przeżywania ma swojego poprzednika w scholastycznej koncepcji reflexio in actu exercito. On tą koncepcję znał w tej postaci, jaką wyczytał u Brentany. Brentano znał tamtą koncepcję, ale ją wyłożył niezbyt według mnie wyraziście. Także Ingarden, poprawiając i uwyraźniając Brentanę, właściwie jakby wrócił do scholastycznej koncepcji reflexio in actu exercito. A jakim człowiekiem był Ingarden? Jako człowiek, jeśli chodzi o kontakt osobisty? Mój kontakt to rozmowa u niego w domu, raz na spacerze, bo wyprowadzał swojego ulubionego psa i chodziliśmy po Krakowie spacerując z nim. No i tutaj też, bo on jak był w Lublinie, to wspominał swoje czasy, bo przez pewien czas on wykładał w szkole średniej w Lublinie. I chętnie chciał ze mną pewne miejsca w Lublinie przypomnieć sobie. Także jaki on był? No był, przede wszystkim był życzliwy dla każdego rozmówcy. Był otwarty na każdą rozmowę. Był chętny do kontaktów, miał pewne
swoje uprzedzenia, ale widać, że w trakcie moich rozmów te uprzedzenia, że tak powiem, albo zmieniały się, albo zupełnie ustąpiły. Także no, myśmy rozmawiali na różne tematy, nie tylko na tematy filozoficzne, ale od czasu do czasu zadawał pytania związane z światopoglądem chrześcijańskim i tak dalej, tak dotyczące pewnych osób. Od czasu do czasu coś wspominał swojego życiorysu. Także rozmowy były takie, że świadczą o tym, że on jest człowiekiem otwartym i chętnie kontaktującym z innymi. Czyli mamy mistrza od strony fenomenologii. Pan profesor wspomniał mistrzów tomistycznych, zwłaszcza profesora Stefana Świeżawskiego. Chyba u niego pan profesor pisał jedną z pierwszych swoich prac studenckich o Boskiej Komedii, tak? Tak, to znaczy ja chodziłem przez 3 lata, najpierw na proseminarium, potem na seminarium Świeżawskiego. Świeżawski wprowadził na KUL-u typ seminarium i proseminarium, no, który jest jakby kontynuacją z pewnymi modyfikacjami, kontynuacją tego typu zajęć, jakie prowadził Twardowski. Bo kiedy zaczął studiować Świeżawski, to był ostatni rok, o ile pamiętam, jeszcze działalności na Uniwersytecie przed emeryturą Twardowskiego. Także tutaj tak Świeżawski uczył kultury i imponował swoją kulturą filozoficzną, właśnie łącząc pewne nawyki, które wyszedł, które, że tak powiem, nabył te nawyki we Lwowie z kontaktem z Gilsonem po prostu, także i z tym tomizmem, jakim się spotkał wtedy w Paryżu. Także to było bardzo imponujące. W ogóle seminarium Świeżawskiego cieszyło się wielkim powodzeniem nie tylko wśród filozofów, ale wśród humanistów na KUL-u. No i ja nie mogłem nie chodzić na to seminarium. Istotnie, pierwsze prace seminaryjne, poważniejsze napisałem na seminarium Świeżawskiego. A jeszcze jakby pan profesor parę słów o tych dwóch mistrzach z KUL-u, Kamińskim i Krąpcu. Jakie to były z nimi kontakty? Jak oni wpłynęli na poglądy pana profesora? Przede wszystkim no, Kamiński swoją dokładnością, ścisłością zaimponował mi po prostu sposobem, w jaki on reprezentował zwłaszcza metodologię nauk. On pierwszy mój wykład z teorii Poznania, który wysłuchamy, to był wykład Kamińskiego, ale Kamiński wyraźnie powiedział, że jemu ten wykład mniej leży, jemu bardziej leży wykład z metodologii nauk. No i jak mu nie leży, to ja mówię, no księdze profesorze, a mnie będzie leżał. No i w ten sposób zająłem się teorią Poznania. Ale na pewno on odegrał ważną rolę w tym, że podjąłem się właśnie tej problematyki, co nie znaczy, że metafizyka nie była mi, nie towarzyszyła mi zawsze. Także i teoria Poznania i metafizyka były działami, które, że tak powiem, równie mnie fascynowały od początku. Jeżeli chodzi o Krąpca. No, Krąpiec przede wszystkim zaimponował swoim impetem, swoim wigorem. No i on to porywał, bo porywał i Świeżawskiego, że tak powiem, porywał w jego przejścia od tomizmu tradycyjnego do tomizmu egzystencjalnego i porywał Kalinowskiego, ówczesnego dziekana, który spowodował, że w ogóle ci czterej panowie zaczęli tworzyć zwartą grupę organizatorów życia filozoficznego na
w naszym wydziale. Cztery panowie, to znaczy Kalinowski, Świeżawski, Kamiński i Krąpiec. Kamiński najpierw był ostrożny. Mówił, że on chce uprawiać filozofię ścisłą, że nie chce mieć do czynienia z żadnym kaznodziejstwem. Tak, to był ulubiony zwrot Kamińskiego, ale później jakoś Kalinowski skłonił go do tego, że był współpracownikiem, a potem okazało się, że był najbliższym i współpracownikiem, i przyjacielem Krąca. Tak. Zatrzymajmy się, profesor Jerzy Kalinowski, mniej się o nim mówi, ale jednak też współtwórca tej grupy, którą nazywa się Szkołą Lubelską. Można powiedzieć, że główny inicjator tej grupy. Razem zaczął ze Świeżawskim, a potem dokoptował Krąca i Kamińskiego. To był główny inicjator tej całej grupy i tej koncepcji, którą potem nazwano Szkołą Filozoficzną, Szkołą Lubelską. Ale w środowisku logików jest znany przede wszystkim ze względu na swój kład do logik deontycznych. Tak, no, obok Wrighta jest właśnie drugim twórcą logiki deontycznej, to nie ulega wątpliwości. Ale u nas był, w naszym środowisku był przede wszystkim nie jako logik deontyczny, tylko jako filozof praktyczny, to znaczy filozof prawa, i który też próbuje rozwijać to, co nazywamy metafilozofią, czyli systematyczną refleksję metodologiczną nad sposobem uprawiania metafizyki. I przede wszystkim to było dla nas ważne. Zresztą on był wszechstronny w swoich wykładach i w swoich zainteresowaniach Kalinowskich. Z Kalinowskim ja go zasadniczo jako mistrza nie traktuję, natomiast jako tego, z kim współpracowałem w ramach tak zwanego konwersatorium metafilozoficznego. Właśnie to myśmy, ja, Gogacz, mój późniejszy szwagier i inni, namówiliśmy Kalinowskiego, żeby prowadził konwersatorium metafilozoficzne, i on to poprowadził dość zgrabnie, dopóki nie wyjechał do Paryża. W 56 roku, tak? No, wyjechał w 57. Siódmym. Tak. Ale kontakty były utrzymywane? No, listowne kontakty były. Jakoś nie zdarzyło mi się to przyjechać do Lublina potem, ale były żywe kontakty, tak samo tych kulowców, którzy znaleźli się we Francji. No, on we Francji zdobył dość wysoką pozycję. Ale dzięki temu również w tamtym środowisku we Francji, w Belgii były znane teksty autorów lubelskich. On prowadził, recenzował stałą je, tak. Rubrykę właśnie recenzji, informacji. Dbał o to, żeby informować środowisko francuskie o dorobku naszej szkoły. Panie profesorze, ale konwersatorium metafilozoficzne było nadal kontynuowane. Tak, było kontynuowane. Ja próbowałem to kontynuować, ale ta współpraca nie szła po tej linii, jaką Kalinowski i ja próbowaliśmy kontynuować, i w pewnym momencie zamarła ochota regularnej współpracy na terenie konwersatorium metafilozoficznego. Panie profesorze, no, w tym kontekście trzeba wspomnieć jeszcze jedną osobę, no, która no, i w środowisku filozoficznym, ale szerzej chrześcijańskim, polskim, no, ma ogromne znaczenie. Chodzi o Karola Wojtyłę. Tak, Karol Wojtyła. Kiedy on przyszedł na KUL, czy pan profesor słuchał jego wykładów, czy miał jakiś bliższy z nim kontakt? Był taki okres, kiedy szukaliśmy specjalistów od tych przedmiotów, które uważamy, że powinny się znaleźć albo powinny być zabezpieczone personalnie na wydziale. Między innymi tak szukano specjalistów od filozofii indyjskiej i w tym samym specjalist etyka. Ojciec Bednarski miał perspektywę zatrudnienia Rzymie, u siebie w Rzymie, czyli w Angeliku, jako Dominikanin. Więc trzeba było jeszcze jakiegoś innego etyka. I recenzentem
habilitacyjnej pracy Wojtyły w Krakowie był Świeżawski. I Świeżawski, który znał zresztą Wojtyłę również z innego tytułu, nie tylko jako recenzent, Kalinowskiemu i naszemu środowisku zaprezentował tą postać. Powiedział, że to jest ktoś bardzo ciekawy, ktoś świetnie się zapowiadający. Dobrze byłoby go tutaj na naszym wydziale mieć. Byłem na wykładzie, to chyba gdzieś na wiosnę, w 1954 roku na wykładzie Wojtyły, bo wszystkich tych kandydatów zapraszano najpierw na wykład na terenie Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL. To była taka dość żywa wtedy jakaś instytucja, ten Wydział Filozoficzny Towarzystwa Naukowego KUL. I ja byłem na tym wykładzie. No, wykład zaimponował wszystkim. Wykład zaimponował wszystkim. Pan profesor pamięta, o czym był ten wykład? Nie chcę skłamać, ale gdzieś o tym napisałem. Nie chcę w tej chwili chwalać. Ostatecznie ma się 82 lata i dziurę w pamięci. A wspominamy lata 50. Tak, 54, tak. Więc to jest tak, że zaimponował ten wykład i w związku z tym już w 54 na 5 zostały mu powierzone wykłady zlecone. Natomiast od 56 objął katedrę po Bednarskim etyki. Najpierw te wykłady nazywały się etyka społeczna, a potem objął wykłady z etyki ogólnej. I objął katedrę od 56 roku, od jesieni. Czy dojeżdżał co jakiś czas na wykłady razem z księdzem profesorem Tokarzem, tak? Tak, z Tokarzem, który w tym samym mniej więcej czasie został zatrudniony jako wykładowca filozofii indyjskiej. Jako wykładowca filozofii indyjskiej. Ja pamiętam taką rozmowę z Wojtyłą. Miałem zresztą wiele różnych rozmów z Wojtyłą jeszcze w Lublinie. Taką rozmowę pamiętam, że on mówi tak. Ja tutaj u was znalazłem zupełnie inny tomizm. To jest tomizm zupełnie inny niż ten, który znałem. To jest tomizm, który fascynuje. To jest ważne. I o to chodzi. Wojtyła z jednej strony przyniósł coś nowego, mianowicie to spojrzenie personalistyczne związane z jego studiowaniem Schellera, a z drugiej strony zetknął się zupełnie z innym sposobem traktowania tomizmu, z innym sposobem uprawiania metafizyki. I dlatego później była łatwe wejście Wojtyły w nasze środowisko. Łatwe wejście. Oczywiście były problemy, na przykład pamiętam, dyskutowaliśmy zwłaszcza dwa takie problemy, niektóreśmy dyskutowali w stołówce akademickiej przy obiedzie. Mianowicie natura i osoba, to był taki jeden problem, z którym z Wojtyłem się dyskutowało, i drugi, relacja między opisem, oceną i normą. On to inaczej zestawiał, ja to inaczej zestawiałem, więc to były tematy, na któreśmy rozmawiali. W przeciwieństwie do mojego szwagra Gogacza, który głównie mówił na tematy religijne, z nim dyskutował, ja na te tematy filozoficzne dyskutowałem. Byliśmy bardzo blisko i nadal byliśmy też blisko wtedy, kiedy już został papieżem i zawsze jak nas zobaczył, to pozwalał nam spotkać się z nim. Czyli można powiedzieć, że był normalnym partnerem dyskusji, prawda, w tych czasach. Bo o ile pamiętam, osoba i czyn wywołała burzliwą dyskusję w środowisku lubelskim. Na,
na studentów najbardziej oddziały te wykłady, które potem zostały, wypełniły książkę Miłość i odpowiedzialność. Te wykłady najbardziej oddziały na studentów. Natomiast Osoba i czyn to był tekst trudny. Ja myślę, że tekst nie do końca dopracowany, bo on już wtedy był bardzo zajęty sprawami kościelnymi, nie do końca dopracowany, ale intrygujący, jakoś zmuszający do pewnej dyskusji, do pewnych rozmów, ważny. W każdym razie tekst ważny. No ale ja tam czepiłem się głównie koncepcji świadomości w pierwszym rozdziale tej książki. Ale była okazja, rozumiem, w Krakowie do przedstawienia. To tutaj. Dyskusja tutaj była w Lublinie, tak. Dyskusja była na Kulu. Czy nie tylko pan profesor, ale inni również krytycy tej książki uczestniczyli? Tak. I byli ostrzejsi ode mnie krytycy. Zarazem przyjaciele Wojtyły, no. Tacy jak bardzo, bardzo ostro Kalinowski dyskutował, Husak, niektórzy dyskutowali merytorycznie ostro, ale to była forma była bardzo delikatna, łagodna, no bo przecież to był arcybiskup, metropolita, już nie wiem, czy kardynał już wtedy był, chyba tak. No a niektórzy dość ostro i to nie miało nic wspólnego z relacjami przyjacielskimi między nami. Czyli tutaj widzimy Kul jako miejsce żywej, otwartej dyskusji. Monolit, tylko środowisko jednak wielonurtowe. Tak jest. I to było dziwne. Dwie rzeczy zawsze były dziwne dla tych, którzy przychodzili z zewnątrz. Czy to wykładowcy, czy studenci. Pierwsze, że my przyjaźnimy się kłócąc, czy kłócimy się przyjaźniąc, że to jedno z drugim nie ma nic wspólnego i w jakichś zasadniczych sprawach współpracując. I drugie, że istnieje taka bliska komunitywa między wykładowcami, profesorami, a studentami. To była druga rzecz, która fascynowała, zaskakiwała wszystkich z zewnątrz. Niektórzy nawet pod tym wpływem przenieśli się na przykład z Poznania do Lublina i tak dalej. A skoro jesteśmy przy studentach, czy pan profesor pamięta z tamtych czasów jakieś osoby, swoich kolegów, osoby, które później zostały w polskiej filozofii, zajęły w niej ważne miejsce? No, wśród moich kolegów z pierwszego czy z drugiego roku to byli Koi, to był Stróżewski, byli też marksiści, którzy u nas studiowali. Później nie zawsze się najlepiej zachowali, ale kolegowaliśmy się mimo wszystko, bośmy razem studiowali. Na przykład profesor Kuksewicz przecież razem ze mną studiował, z tym, że on tylko na wydziale humanistycznym studiował filozofię. Także byli wyraźnie paru, dwóch, trzech, którzy uważali się za marksistów, przyznawali się do tego, ale powiedzieli, że oni chcą porządny warsztat filozoficzny właśnie na Kulu zdobyć. Czyli z tego środowiska wyszli i fenomenologowie, i wybitny logik, filozof analityczny, profesor Leon Coy i marksiści, tak można powiedzieć, że bardzo różni. Tak, moim znacznie młodszym kolegą był też Witold Marciszewski. Według mnie jeden z najinteligentniejszych ludzi, jakich się spotkałem na wydziale, co nie znaczy, że ja się zgadzam z jego poglądami, ale stwierdzam. I to kolejny jest taki, wybitny logik. Taki paradoks. Witek u mnie konsultował, jak rozumieć algebrę Boole'a, a w tej chwili jest wybitnym logikiem i ja nie umywam się do jego sprawności logicznych,
Ale zaczęło się od tego, że ja mu tłumaczyłem, jak rozumieć zero w algebrze Boole. Młodszym kolegą był biskup Bejze, zmarł już, który też odegrał ważną rolę w ogóle w środowisku filozoficznym, jako organizator serii wydawniczych bardzo ważnych i tak dalej. Także była grupa kilkunastu osób bardzo aktywnych i owocujących do dziś dnia. Które odegrali ogromną rolę w polskiej filozofii. Tak, i niektórzy raczej powiedzieli, że nie są wyznawcami chrześcijaństwa, nie są jakoś związani z... Ale tu się uczyli warsztatu, tu się uczyli prawdziwego warsztatu filozoficznego, na przykład profesor Kopania. No. Pan profesor mówił, to były trudne czasy, profesor Koi wspomniany był w tym czasie aresztowany. Znaczy, tak? Był, jak ja przyszedłem na KUL w 50 roku, to on jeszcze siedział przez kilka miesięcy. Także on chyba dopiero w drugim semestrze, już nie pamiętam dokładnie, kiedy go wypuścili. I to było bardzo śmieszne po prostu. To było tak, że z wyjątkiem jednej osoby cały zarząd ówczesnego koła filozoficznego wracał krakowskim przedmieściem do akademika po prostu. I po drodze ich zwinęli i wsadzili na zamek. Do więzienia. Ale to środowisko było bardzo zintegrowane, bo pan profesor mówił, że właściwie cały dzień się przebywało razem na uczelni. Później się wracało dopiero wieczorem do akademika. Tak, dlatego że szukaliśmy, przynajmniej ja to tak odczułem, szukaliśmy każdego, albo był, jak był wolny między zajęciami czas, to albo się czytało w bibliotece, albo się rozmawiało na korytarzu. Także życie wspólne cały czas. Ciągłe dyskusje. Trwało, tak, ciągłe. No i rozmowy, dyskusje. Profesorowie też lubili zostać ze studentami w zakładzie i porozmawiać. Taki był styl. Poza tym studenci z profesorami lubili wycieczki, organizowali nawet takie, nie tylko takie do Krężnicy czy na Węglin, ale nawet taka najwyższa, do Puław najdłuższa wycieczka. Także to było życie, no nie mówiąc o utrapeliach innych, to było życie bardzo bogate, wszechstronne, ale dlaczego? Dlatego, że to było jednak przymusowe getto. Przymusowe getto i wszyscy cieszyli się, że są razem i sami się doceniają ważność tego, że są razem. Ale w tym getcie pojawiło się wiele wielkich osobowości, bardzo różnorodnych, no prawda? Tak, i, no tak. I ono przynajmniej w jedną stronę było otwarte, że można było tu przyjść, tak? Dla nas to byli wykładowcy, profesorowie. Ale to byli młodzi ludzie, pełni energii wtedy. Młodzi ludzie, pełni energii. Najstarszy z nich był, z tych wienionych, to był Świeżawski. No. Ale to byli wszystko młodzi ludzie, pełni energii. Panie profesorze, a jak jeszcze wspominamy, w tym czasie na KUL studiowali także, studiowały osoby no, dzisiaj znane publicznie, na przykład później ze środowiska Tygodnika Powszechnego, publicyści, później uczestnicy życia publicznego. No tak, profesor pamięta. Na sekcji filozofii praktycznej moim kolegą był Wilkanowicz na przykład. Redaktor Stefan był trochę Wilkanowicz, starszy, tak? Był starszy, on już był jakimś inżynierem czy kimś takim, jak przyszedł studiować filozofię. No, wiele osób było takich. Kozłowski też? Kozłowski był robił doktorat u Kalinowskiego z dogmatyki prawa, z filozofii prawa. Robił doktorat Kalinowskiego i tutaj mieszkał w tym pokoju. W tym pokoju czterech mieszkało. Taki Koszczewski, Janusz, bardzo ważny psycholog, mieszkał. Adam Rodziński, póki się nie wyprowadził. Kozłowski i Gogacz.
przez pewien czas czwórka tu mieszkała, potem się rozdzielili i ja zostałem na placu wojny. A każdy poszedł w swoją stronę, gdzie indziej. Tak, tak. To czterech panów było, nawet była taka zabawna historia, że raz profesor Sławińska, która mieszkała na dole, przyszła i cztery lilie, zasuszone lilie, czterym starym kawalerom przyniosła. No właśnie, skoro jesteśmy przy panach. Moje łoże było tutaj, w tym miejscu. To dobrze siedzimy. A skoro jesteśmy przy paniach, jakie panie pan profesor pamięta? Podobno do magisterium nie zauważałem żadnych kobiet. Taka była opinia. Tak, koleżanek. A potem zacząłem się rozglądać, ale to magisterium podobno i się niepokoiły dziewczyny na mój temat, dlaczego on, ja ich nie zauważam, i się bardzo dziwiły, że ich nie zauważam, niektóre. Chodzi mi o osoby, które później weszły do polskiej filozofii, do polskiego życia publicznego. To było pierwsze lub drugie pokolenie moich uczniów. Aha, rozumiem. Bo ze studiujących to tylko były dwie takie panie, które była jedna z pierwszych doktorów Kromsa, Franciszka Wilczek-Tuszyńska, która potem wyjechała do Ameryki. Zajmowała się Dunsem Scotem, tak? Tak, Dunsem Scotem. Porównywała dowody na istnienie Tomasza i Dunsa Scota. I druga to była taka Halina Wistuba, która dużo pisała na temat tomistycznej filozofii kultury. Tak, to dwie takie bardziej aktywne. A te inne to raczej były już moje uczennice. Czyli na przykład? Czy pan profesor? No, Grażyna Rosińska, która zajmowała się historią astronomii i specjalnie po studiach filozoficznych pojechała do Krakowa, żeby skończyć studia geograficzne, astronomiczne, żeby nikt nie powiedział, że ona jest niekompetentna w uprawianiu historii astronomii i filozofii przyrody. Na przykład siostra Zdybicka należy do pierwszego rocznika moich studentów, chociaż jest nieco starsza. Czy Halina Bortnowska? Halina Bortnowska też należała do pierwszego roku moich studentów. Panie profesorze, mówiliśmy o pańskich inspiracjach, inspiracji tomistycznej, inspiracji fenomenologicznej, Roman Ingarden i kontakt również z Karolem Wojtyłą, a zawsze pan profesor podkreśla również, że jednym z elementów pańskiej filozofii jest Polska Szkoła Analityczna, Szkoła Lwowsko-Warszawska. No tak, że Szkołą Lwowsko-Warszawską nasze środowisko było personalnie dość połączone, mianowicie Świeżawski był bezpośrednim uczniem Twardowskiego i Ajdukiewicza. Kamiński miał stały kontakt naukowy z Ajdukiewiczem, z Mostowskim, Słupeckim, a więc środowiskiem, z tym środowiskiem. To Ajdukiewicz namówił go, żeby on miał ochotę specjalizować się w logice pierwotnie, zresztą potem historią logiki się zajmował. To Ajdukiewicz namówił Kamińskiego, żeby zajął się metodologią nauk. Był historyk logiki, ksiądz Korcik, był bezpośrednim uczniem Łukasiewicza w Warszawie. Także te kontakty z Szkołą Lwowsko-Warszawską były nawet bezpośrednie w niektórych wypadkach. A czy pan profesor miał bezpośrednie kontakty z... No, miałem bezpośrednie kontakty, ale to były, że tak powiem, okazyjne. No, na przykład miałem kilka kontaktów, zarówno bezpośrednich, jak i listownych. Mam nawet jakieś tam listy z profesorem Czerzowskim. Profesorem Czerzowskim, którego bardzo cenię, którego uważam, że on jest niedoceniony wśród uczniów Twardowskiego, o którym podobno Domska powiedziała, że jest najbliższy temu modelowi uczonego, jaki reprezentował Twardowski. Izydora Domska z
Izydorą Dąbską mieli, całe środowisko miało. Ona była tu recenzentką nieraz chyba w tym środowisku. Była recenzentką dwóch prac, Majdańskiego i Anny Bułczyk. Zresztą profesor Czerzowski był recenzentem habilitacji księdza profesora Stycznia. Z Czerzowskim miałem ciekawy kontakt, zawsze to powtarzam. Nie wiem, czy warto tutaj przytoczyć. Mianowicie jest taka zasada, dawna zasada, że jak się polemizuje, to obie strony mają tę samą ilość wejścia w dyskusję. Ja napisałem bardzo taką recenzję, myślę miejscami ostrą, pracy Gumańskiego, ucznia Czerzowskiego. Gumański odpowiedział mi na to, ja odpowiedziałem mu na to i Gumański nadal chciał dyskutować. Czerzowski powiedział dość. Pan napisał książkę, recenzent, pan odpowiedział na recenzję, recenzent odpowiedział na pana odpowiedź i wystarczy. Czyli Czerzowski tutaj obiektywnie i do swojego kolegi z Lwowa i do swojego ucznia zastosował tą samą miarę. Gumański nie wytrzymał, jeszcze wymieniliśmy raz listy już prywatnie, niepublicznie na ten temat. Natomiast tutaj muszę się pochwalić, że od Czerzowskiego dostałem wielką pochwałę, bo Czerzowski powiedział, w polemice to panu trudno dorównać, pan sobie da radę. Więc, a poza tym, a Czerzowski był wobec Ingardena też bardzo, że tak powiem, lojalny, bo jak ja napisałem do Ruchu Filozoficznego z okazji 70-lecia Ingardena artykuł, to potem Czerzowski mi powiedział, że pokazał ten artykuł przed drukiem Ingardenowi. Ingarden powiedział, że nie ma zastrzeżeń. Czerzowski miał zastrzeżenie co do dwóch słów i tam mi zmienił. Ale Czerzowski powiedział o tym, że dał Ingardenowi, Ingarden tak zareagował. Także tutaj się przy okazji chwalę. Panie profesorze, a inni wybitni przedstawiciele szkoły lwowsko-warszawskiej znano panu profesorowi nie tylko z lektur. Tu był. Byli, na kulu. Ale trudno mi powiedzieć, że miałem jakiś osobisty kontakt. Ajdukiewicza nie było. Był Kotarbiński, owszem, nawet są wspólne zdjęcia z Kotarbińskim tutaj. W sensie szerszym, również Władysław Tatarkiewicz był. W sensie szerszym, prawda? Był, ja go jednak nie zaliczam do szkoły lwowsko-warszawskiej, chociaż niektórzy go zaliczają, dlatego że przez pół semestru zajrzał do Lwowa, żeby dowiedzieć się, co słychać. No. Ale trudno powiedzieć, że on tam przez semestr przebywał we Lwowie, żeby zobaczyć, co tam z bliska, jak ten Lwów wygląda. To już po Marburgu było, po wszystkim. To trudno powiedzieć, że on jest... Ale Tatarkiewicz, dostał nagrodę Idziego Radziszewskiego. I doktorat honoris causa. Ta też. Obydwa dostał. Czy pan profesor pamięta wtedy rozmowę z nim? Bo a jakoś... nie, no, rozmowy były. Z Tatarkiewiczem były liczne rozmowy. No, przede wszystkim bardzo chwalił to nasze czasopismo studenckie Filozofia. To jest raz. Po drugie, Tatarkiewicz, pamiętam, że bo dzięki Świeżawskiemu w późniejszych wydaniach Tatarkiewicz, wymieniając to, co wniósł Tomasz, dodał rozróżnienie między istotą a istnieniem. I to dzięki Tatarkiewiczowi jest ta zmiana, dzięki Świeżawskiemu jest ta zmiana u Tatarkiewicza. I pamiętam, jak Tatarkiewicz był w Zakładzie Historii i Filozofii i powiedział tak, zmieniłem, ale ja mówię tak, o istnieniu to można powiedzieć, że albo coś istnieje, albo coś nie istnieje. Mnie interesuje, jaki ten byt, jego różnorodność, a istnieje, co? Istnieje albo nie istnieje. I pamiętam taki fragment takiej rozmowy Tatarkiewicza. Natomiast pamiętam swoją ostatnią rozmowę z Tatarkiewiczem. Tatarkiewicz, już nie wiem, czy przy okazji Radziszewskiego, czy przy okazji doktoratu, tak się złożyło, że ja coś mówiłem.
a on, wtedy to były aparaty słuchowe, były takie prymitywne, pierwsze prymitywne, i on miał taki aparat słuchowy. I widocznie mój głos trafiał akurat w tą częstotliwość jego aparatu, bo mówi tak, jaką pan ma świetną dykcję. Ja wcale nie mam świetnej dykcji, ale Tatarkiewicz mnie pochwalił, bo widocznie akurat trafiłem w tę częstotliwość, którą jego aparat dobrze reagował. Natomiast pamiętam, później przy obiedzie w starej stołówce jedliśmy razem obiad i Tatarkiewicz powiedział tak, wie pan, na starość to ja lubię najbardziej już nie te wielkie sztuki, tylko filmy z Lili Langström, tak? Pippi Langström, takie filmy najbardziej lubię. Pomyślałem sobie, a co ja na starość będę lubił najbardziej? A co pan profesor lubi właśnie? A co ja lubię? Nie ma podobnych kryminałów, więc najbardziej lubię różne science fiction, fantazje, no i dobre powieści historyczne. Ale też film i filmoznawstwo, ale, tak? Tak, no filmy tak. To się tak zrobiło nagle, że byłem oczytany w filmie, jakoś czułem tą sztukę i po pierwsze, no miałem przez długi czas wykłady elementy estetyki filmu, tak to się nazywało, a po drugie, no, zainicjowałem koło filmologiczne na KUL-u i dzięki mnie gdzieś tam zanotowane jest, że pierwszy akademicki dyskusyjny klub filmowy powstał na KUL-u. To jest mój udział. Ale również mówiliśmy o muzyce. Pan profesor też jazz grał. W PRL-u jazz był zabroniony i tańce jazzowe też były zabronione. Z tego wyśmiewał się Kisielewski. Mówił, jak to, jazz stworzył niewolnicy, lud stworzył jazz, a w Polsce Ludowej, Ludowej zabrania się jazz jako przejaw zgniłego kapitalizmu amerykańskiego. Tak jest. No i było tak, że ja nie tylko dzięki nagraniom, zresztą wziętym, bo mieli takie nagrania bardzo dobre w radio lubelskim, nie tylko demonstrowałem z komentarzem style jazzowe, ale uczyłem na zabawach studenckich tańczyć jive'em na przykład, czy boogie. Także nawet był taki okres, kiedy mówiono, żeby ustępniać zdać teorię poznania, trzeba najpierw nauczyć się tańczyć boogie. Pamiętam, że były takie lata. Adam Rodziński przez pewien czas w Tygodniku Powszechnym miał taką rubrykę Co nowego na KUL-u. I w jednym tygodniu było tak, przy katedrze metafizyki było spotkanie poświęcone historii jazzu. Za dwa tygodnie przy katedrze metafizyki adiunkt doktor Stępień wygłosił odczyt kulturowe walory powieści kryminalnej. No i gdzieś tam w Odrze, czy gdzieś zanotowano, czym się ta metafizyka zajmuje. No tak, tak. Jeśli już mówimy o tym życiu rozrywkowym, życiu towarzyskim, no to trzeba wspomnieć o Eutrapelii. Pan profesor był jednym z twórców, no tak, inspiratorów do 22 chyba Eutrapelii. Od pierwszej? Pierwszej byłem tylko jako pianista. Ten, który tuż robił na był kabaret filozoficzny. Tak, tak. Tylko byłem w tym charakterze, a dopiero od drugiego byłem już jako scenarzysta, konferansjer, autor. Autor tekstów. I autor piosenek. No, różnych różności. Pewne piosenki zostały do dzisiaj. Niektóre, tak. No nie wiem, czy już to nowe pokolenie zna. I zarówno moje piosenki, jak i piosenki o mnie, na przykład tak było takie stępniowe tango, na przykład na mój temat było. Ale też przeszła do historii ta polemika
Skrąbcem w sprawie stosunku teorii poznania do metafizyki. Czy znasz tego drania, co zna byt bez jego poznania? To na moim obiedzie doktorskim, który właśnie śpiewano. Czy znasz takiego drania, co to wie o bycie bez jego poznania? To były tak zwane czastuszki profesorskie. Nawet ksiądz Korci, który mówił, że no, uwzględnili mnie, wszyscy się dobrze bawili, nawet jak ich ostro potraktowali, utrapili studenci. Niektórzy to nawet mieli żal, gdy nie zostali ostro potraktowani, że oni się zapomnieli. Nie zauważyli. Panie profesorze, jak jeszcze wspominamy kulto, chyba jeszcze jedną osobę powinniśmy wspomnieć, księdza profesora Mariana Kurdziałka, mniej znanego, skromnego człowieka, ale o ważnym wkładzie do światowej mediewistyki. Tak jest. Na pewno był w swoim zakresie wybitnym specjalistą, chociaż on nie należał do tych, którzy formują tą koncepcję szkoły. On był po prostu, to był bliski kolega seminaryjny Kamińskiego. Przede wszystkim on tego, znaczy bardzo uzdolniony, wszechstronnie bliski, który no, zaprzyjaźnił się z tą całą grupą, no i włożył wielki wkład, jak pan powiedział, w mediewistykę. Miał jedną specyfikę, której rzadko kiedy już teraz kontynuują wykładowcy. On zawsze mówił z pamięci. I dlatego unikał potem wykładów, bo taką zasadę przyjął, że on każda publiczna wypowiedź dłuższa musi być wypowiedzią z pamięci. No a potem już w miarę biegu wieku coraz trudniej mu było większą ilość. Ale pamiętam jego dziekana, bardzo dowcipne, to jest zanotowane w zeszytach naukowych, bardzo dowcipne przemówienie charakteryzujące każdego wykładowcy na wydziale. Nikogo nie uraził, ale niekiedy umiał igiełki powsadzać. Z wielką kulturą. Tak. Ja bym jednym z ostatnich słuchaczy jego wykładów, także tak. To było takie przeżycie estetyczne. Też. Ja pamiętam jego pierwszy wykład w ogóle na kulu, tak samo jak pamiętam pierwszy wykład profesora Turowskiego z socjologii. Pamiętam właśnie tych wykładowców, ich jeszcze zaczerwieniony, taki przejęty, mówił, że tylko proszę uważać, że to mój wykład i tak dalej, mnie potraktować ulgowo. I Kurdziałka i z Turowskiego pamiętam pierwsze wykłady na naszym wydziale. Panie profesorze, musimy też wspomnieć o kontaktach z marksistami. Dochodziło do kontaktów z młodymi marksistami, później były dyskusje pana profesora już z profesorami marksistami, czy dyskusje podczas tygodnia filozoficznego, czy wspomina pan o spotkaniu z młodzieży studenckiej w Zakopanem, czy pan profesor mógłby coś na ten temat powiedzieć? Ingarden mówił, że są dwa typy uczonych, nauczycieli akademickich. Jeden, jak go się zapyta, to odpowiada wprost, a drugi zaczyna od Adama i Ewy. Ja lubię zaczynać od Adama i Ewy. Kiedyś powiedziałem coś takiego, że oczywiście każdy filozof, każdy pracujący w danej dziedzinie musi opanować całokształt danej wiedzy, przynajmniej na przykład historię filozofii w zakresie podręcznika, czy to Tatarkiewicza, czy Gilsona powinien opanować. Ale naprawdę przestudiować, to on może w życiu dwa, najwyżej trzy systemy do końca. No Chudy powiedział, które pan przestudiował? No tomizm, fenomenologię Husserla i Ingardena. No a trzeci? A trzeci to ja mówię, zmusu marksizm. Zmusu, bo uważałem, że okoliczności są takie, że trzeba podjąć to, co kiedyś zaczął Kusak. Rzeczową, erudycyjną, kompetentną dyskusję z marksizmem. Ale trzeba wczytać się w ten marksizm. Chcąc, nie chcąc, wczytałem się w ten marksizm i wydaje mi się, że potrafiłem z tymi marksistami
dyskutować. Tak to się zaczęło. Także to było, że tak powiem, wymuszone okolicznościami i to było, że tak powiem, ja to traktowałem jako część mojej misji filozofa. Regularnie pan profesor prowadził wykład z filozofii marksistowskiej. W ramach wybranych zagadnień z historii filozofii współczesnej miałem wykład materializm dialektyczny, co chyba drugi rok. Czy było przedstawienie tej filozofii i polemika? Polemika wynikająca chociażby z zestawień pewnych rzeczy, wynikająca z tego była. Studenci KUL-u od 50. lat organizowali tygodnie filozoficzne. Na te tygodnie również marksiści przyjeżdżali, tak? Inicjatorami tygodni filozoficznymi byłem ja razem z Adamem Stanowskim. Stwierdziliśmy, że trzeba, KUL miał przed wojną tradycję organizowania tygodni odrodzenia. Odrodzenie, które było ogólnopolskim związkiem akademickim katolickim, właśnie na KUL-u miało jedną z głównych siedzib i tutaj organizowane. I mówi, żeby jakby nawiązać do tej przedwojennej tradycji, tygodni odrodzenia, tygodnie filozoficzne organizować. I taki był początkowy zamysł, żeby to był ten. To akurat było po wydarzeniach październikowych, jeszcze nie przyszła odwilży i w związku z tym była pewna swoboda kontaktu między środowiskami. I pierwsze tygodnie były bardzo, że tak powiem, budziły wielkie zainteresowanie we wszystkich środowiskach, także w marksistowskich. Owszem, zapraszaliśmy marksistów do dyskusji. Niektórzy z tych marksistów potem przestali być marksistami, niektórzy z tych marksistów nie przyjechali, bo im KC nie pozwoliło, ale kilku było i to takich, jednych z wybitniejszych marksistów było u nas kilku, z Szafem łącznie. A pan profesor nieraz wspominał o swojej rozmowie z Leszkiem Kołakowskim. Z Leszkiem Kołakowskim miałem 3 spotkania. Pierwsze to było zaraz po wydarzeniach październikowych na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy wyzywał nas od Ciemnogrodu i tak dalej, i tak dalej. To on jeszcze wtedy zachowywał się jak taki typowy leninowski dogmatyk marksistowski. Drugie spotkanie było w klubie inteligencji katolickiej w Warszawie, gdzie on oświadczył o tym, że on właściwie lubi zajmować się nieortodoksyjną i racjonalistyczną myślą o chrześcijaństwie. A tą myśl chrześcijańską, która spróbuje coś udowodnić przy pomocy rozumu, to jego odstręcza ten rodzaj filozofii chrześcijańskiej. No i trzeci raz spotkaliśmy się na między uczelnianym, studenckim spotkaniu w Zakopanem. Tam był Ingarden, tam był właśnie również Kołakowski. Była ostra dyskusja między Ingardenem i Kołakowskim. Kołakowski przy Ingardenie był raczej bardziej skromniutki. Z nami była ostra dyskusja, ale wszystko zakończyło się wieczorem grą w bilard. Nie bilard taki z łzami, tylko bilard z grzybkiem. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jak to wygląda. Akurat w ten bilard z grzybkiem ja umiałem grać. No i było tak. To jest tak, że wygrywa ten, który nie trącając grzybka, pierwszy 100 punktów uzyska. No i on już miał gdzieś około 90, ja miałem 85, no i trafił w grzybek. No to oczywiście ja wygrałem. I w ten sposób, że tak powiem, odniosłem zdecydowane zwycięstwo nad Kołakowskim w grze w bilard z grzybkiem.
A towarzyszyły temu dosyć ostre dyskusje. A tak? Dyskusje były na temat tego, czy istnieje wiedza konieczna, nie analityczna. To był główny temat. Czy nawet nie światopoglądowe istotne sprawy, tylko bardziej techniczne, tam byśmy powiedzieli. Światopoglądowe były na Uniwersytecie Warszawskim. Tutaj były takie filozoficzne tego. Tak. No tam był rozkoszny taki pan Graf, teraz to już nie wiem, czy on już jest profesorem, czy działa, czy nie, który wygłosił swoją oryginalną koncepcję dzieła estetycznego. Na to Ingarden powiedział, czy pan zauważył, że ta koncepcja jest w kilku miejscach sprzeczna? A on mówi, tak, ale sprzeczność jest taka ciekawa. Tak, więc to było takie, takie trzy moje spotkania z Leszkiem Kołakowskim. Panie profesorze, zarysowaliśmy cały kontekst filozofii pana profesora i teraz pora na podsumowanie filozofii pana profesora. Co pan profesor uważa, że pan wniósł do filozofii polskiej? Według mnie moja filozofia ukształtowała się w znacznym stopniu w dyskusji z Gilsonem, z Kromcem i z Ingardenem. I no, z Gilsonem już w pracy doktorskiej swojej, z Kromcem i Ingardenem, że tak powiem, na co dzień. Jak ja obecnie określam swoją filozofię? No, uważam, że jest to tomizm egzystencjalny w znacznym stopniu fenomenologizujący w niektórych sprawach. Tomizm otwarty na dyskusję z filozofią, zwłaszcza analityczną, w różnych jej postaciach. Tomizm, który chętnie nawiązuje do tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej, oczywiście w znacznym stopniu dyskutująco. To tak można najogólniej powiedzieć. A czym w szczegółach on się wyróżnia? No, to, co mi się jakoś nasuwa jako główne moje tezy, no to bym to tak sformułował. Po pierwsze, twierdzę, że są dwie podstawowe i niesprowadzalne do siebie nauki filozoficzne. Teoria bytu i teoria poznania. Mają inny przedmiot, inną metodę, inny cel. Po drugie, uważam, że istnieją, tak jak fenomenologowie zresztą muszą, różne rodzaje bezpośredniego poznania, a istotnym warunkiem uprawiania nie tylko filozofii, ale wszelkiej nauki jest intelekcja, percepcja czysto intelektualna. Po trzecie uważam, że teoria bytu musi być teorią bytu transcendentalnie i analogicznie pojętego. Jeżeli nie trzyma się tego aspektu w teorii bytu, to teoria bytu się rozmywa w różne inne para ontologiczne czy para metafizyczne koncepcje i rozważania. Po czwarte, uważam, że ważną rzeczą jest to, że rozróżniłem różne rodzaje monizmów. I to uważam za rzecz ważną. Czyli przypomnijmy, monizm numeryczny głosi, że istnieje dokładnie jeden byt. Monizm jakościowy, że istnieją. Wszystkie byty są jednego gatunku czy jednego rodzaju. Tak, są treściowo jednorodne. Monizm strukturalny, że wszystkie rzeczy, że wszystkie byty mają tę samą strukturę, na przykład są rzeczami albo są elementami
Albo procesami, albo procesami, czy zdarzeniami, tak. I monizm egzystencjalny, że wszystkie byty istnieją w ten sam sposób. No i jeszcze monizm kosmologiczny, że wszystkie byty stanowią jeden świat. Świat, tak. W przeciwieństwie do dzisiaj modnej koncepcji wielu światów. Tak. I nierozróżnienie tych różnych pojęć monizmu prowadzi do nieporozumień. No, tak, do różnych nieporozumień, różnych niejednoznaczności w sformułowaniu pewnej koncepcji metafizycznej. Uważam to za ważne. Uważam też, że dyskusje na temat struktury bytu ludzkiego zbyt ulegają podyktowanemu przez współczesny stientyzm naturalizmowi. Zbyt ulegają naturalizmowi. Zwłaszcza nie zwraca się uwagę na to, że istotne dla uchwycenia specyfiki naszego myślenia, naszej psychiki, nie jest to, jaka jest relacja między nim a mózgiem, między tą psychiką, tym naszym umysłem a mózgiem, ale istotne jest to, że umysł nas posługuje się sensami, treściami ogólnymi, które w żaden sposób nie dadzą się przełożyć na jakiekolwiek sytuacje zachodzące w mózgu. To, co zachodzi między przesłanką a wnioskiem, nie da się w jakikolwiek sposób przełożyć na jakieś różnice napięć elektromagnetycznych, chemicznych czy jakichkolwiek innych między jednym a drugim stanem mózgu. Czy można powiedzieć, że początkiem antropologii filozoficznej powinna być analiza sposobu ludzkiego poznawania? Tak, myślenia. Myślenia, tak. Tak, ludzkiego myślenia, poznawania i myślenia. I to byłoby podstawą pana profesora argumentu przeciwko naturalizmowi. Moja koncepcja teorii poznania nie jest oryginalną, ale jest pewnym uwyrażnieniem pewnej koncepcji, która przyświecała Ingardenowi, ale Ingarden wykładał tę koncepcję zbyt w tradycji husserlowskiej, powiedzmy sobie. A moja koncepcja jest oderwana od Husserla. Przede wszystkim opowiada się za realizmem umiarkowanym i stąd pewne różnice. Ale teoria poznania jest autonomiczną dyscypliną filozoficzną? Całkowicie i niedogmatyczną. I tak jak napisałem w takim artykule, czy rozum ludzki potrafi się obronić, uważam, że sobie da radę z tymi trudnościami, które ciągle sceptycy czy agnostycy, że tak powiem, niestety wśród moich uczniów są też tacy, notorycznie powtarzają. Ja bym powiedział, że sceptyk to jest ktoś taki. Dawniej, jak wiadomo, nawet królowie fałszowali monetę. Jak ktoś miał dobre zęby, brał monetę w zęby i sprawdzał, czy jest fałszowana, czy nie fałszowana, z jakiego metalu. Sceptyk to jest ktoś taki, co zawsze ciągle gryzie, a nie ma czasu, żeby użyć to, co gryzie. Nie ma czasu, tak, żeby tym obracać, tylko on ciągle gryzie, sprawdza, czy to jest. No, i to jest jałowe po prostu. Niestety wśród moich uczniów znaleźli taki, że mają taką obsesję gryzenia wszystkiego. Ale z drugiej strony to jest pocieszające, że ma pan profesor swoich uczniów nawet wśród sceptyków. Tak? Właśnie, niestety. Od wewnątrz sceptycyzm będzie zmieniany może w ten sposób. Nie wiem, jak to jest z tymi uczniami. Na ogół jestem z nich bardzo zadowolony. Na ogół. Ale to, że są w tak różnych szkołach, mają różne poglądy, świadczy o tym, że pan profesor uczył przede wszystkim warsztatu myślenia, a nie narzucał poglądów, prawda? Nie, bo nie ma sensu narzucać poglądy. Każdy musi sam zdobyć sobie z trudem swój pogląd, powiedzmy sobie. Ale niekiedy istotnie jestem zawiedziony, że
argumenty, które podaję, jakoś nie docierają do wszystkich. To mam pewien taki niedosyt. Ale zostaje zawsze metoda. No, u wszystkich metoda, no tak, sposób tak. filozofowania, ja myślę, dbałość o kulturę filozoficzną. Tak. Ja myślę, że ci, którzy przykładają taki scjentystyczny, wąski szablon weryfikacji do filozofii, no po prostu nie wiedzą, o czym mówią po prostu. Filozofia ma swój sposób weryfikacji poglądów. Trzeba umieć tego sposobu używać. W środowisku kulowskim pan profesor, można powiedzieć, wprowadził teorię poznania jako ważną dyscyplinę, ale w jaki sposób należy uprawiać teorię poznania? Na czym polega ta autonomia? Pan profesor mówił o różnych rodzajach bezpośredniego poznania. Czy to znaczy także, że teoria poznania powinna korzystać z szeroko pojętej introspekcji? No, introspekcja to jest takie słowo worek w psychologii, czy u niektórych filozofów, które oznacza różne formy świadomości i samoświadomości. Teoria poznania jest sztuką samoświadomości. No, sztuka introspekcji jest sztuką. Introspekcja jest nazwą ogólną dla różnych postaci świadomości i samoświadomości. Tak to funkcjonuje u wielu psychologów, a nawet u wielu filozofów. Trzeba dokładnie rozróżnić różne postacie świadomości i są takie postacie świadomości, jak świadomość towarzysząca albo wyspecjalizowana świadomość wewnętrzna, czyli tak zwana świadomość immanentna, które dokładnie określają przedmiot ujęcia. To, co jeżeli ja dokładnie określę przedmiot ujęcia, to wiadomo, czy mogę się pomylić, czy nie mogę się pomylić. To jest tak, jak Gieruranka bardzo dobrze scharakteryzowała błędnie interpretowaną koncepcję kryterium prawdy u Kartezjusza. Jeżeli istnieje takie ujęcie czegoś, w którym wszystkie elementy tego, co ujęte, są uwyraźnione, to wiadomo, co uchwyciłem, co jest, a czego nie ma. I tutaj nie ma dyskusji. Chodzi o to, że teoria poznania jest oczywiście w swoich rezultatach jest systemem twierdzeń, ale przede wszystkim teoria poznania jest pewnym umiejętnością uświadamiania sobie tego, co się dzieje w świadomości poznającej. To jest sztuka i uprawianie teorii poznania to jest trenowanie tej sztuki, uświadamiania sobie, co się dzieje w świadomości poznającej. I nie ma innej drogi, żebyśmy cokolwiek wiedzieli. No, nie ma takiego drania, co to znało, wie o bycie bez jego poznania. Czyli filozof żyje jakby na dwóch płaszczyznach. No tak, nawet na trzech. Ja mówiłem, nawet na trzech. Bo co to filozof znaczy? Musi być przede wszystkim normalnym ludzkim podmiotem poznającym, który się rozgląda i ma kontakt ze światem, tak. Tak, i nie potrąca rzeczy, ani nie daje się potrącać o rzeczy. To jest raz. Po drugie, filozof musi mieć świadomość tego, co mu się jawi, czy ma do czynienia. Tak. I filozof poza tym musi spojrzeć na to, w jaki sposób coś mu się jawi i czy ten sposób jawienia jest wiarygodny, czy nie jest wiarygodny, czy ma argumenty, czy nie. Chodzi o to, że pierwotną daną jest to, żeby rozróżniamy między widzeniem czegoś, a myśleniem o czymś. Między poznawaniem czegoś, a tylko przedstawianiem sobie czegoś. To jest pierwotna dana i nie można prowadzić jakichkolwiek analiz poznania, które prowadzą do zanegowania tej pierwotnej danej. Trzeba się ciągle trzymać tej pierwotnej danej i tylko pytać o tym, czy są jakieś racje, które w konkretnych przypadkach zamazują różnicę między poznaniem a niepoznaniem.
Otóż bardzo często rozważania idą w tym kierunku, zwłaszcza te, które posługują się nie wiadomo skąd zdobytą wiedzą psychofizjologiczną, socjologiczną, które właśnie zamazują tą pierwotną daną, bez której w ogóle całe gadanie o nauce i o poznaniu nie ma sensu. Tą pierwotną daną, że przecież my pierwotnie wiemy, co to znaczy widzieć coś, a co znaczy tylko pomyśleć sobie o czymś. I to jest umiejętność ciągłego trzymania się tych pierwotnych danych. Są pierwotne zróżnicowania, które są tak samo jak ktoś kiedyś zobaczył różnicę między jednym i drugim kolorem albo barwą skrzypiec i barwą trąbki, ten wie, że te rzeczy nie można pomylić. Może nie istnieć żadna trąbka, żaden kolor może nie istnieć, ale wiadomo, że kolory się różnią między sobą, dźwięki się różnią między sobą. Tak samo tutaj można różne rzeczy robić, wymyślać różne eksperymenty myślowe i tak dalej, ale nie można w tych eksperymentach po tej podstawowej danej zakwestionować tej pierwotnego zróżnicowania między poznawaniem a niepoznawaniem, widzeniem a myśleniem o czymś. Według pana profesora warunkiem sukcesu filozofa jest wrażliwość na pierwotne zróżnicowania i umiejętność refleksji nad tym, co się, nad moim poznaniem i tym, co się dzieje w mojej świadomości, refleksji pierwszego i drugiego stopnia, tak? Tak, tak. No już trzeciego już nie trzeba, bo to się powtarza właśnie sytuację. Niczego nowego się nie stwarza przez, jak się ponad trzeci stopień idzie. Na czym by polegała istotna różnica między filozofią a naukami szczegółowymi? Postać obecna nauk szczegółowych jest rezultatem pewnej ewolucji po prostu. To nie wzięło się skądinąd to, że właśnie fizyka dzisiejsza wygląda w ten sposób, a może, bo inną aparaturę, inna będzie technologia, może będzie jeszcze inaczej wyglądała. Różnica jest taka, że fizyka od razu poznaje świat w określonym aspekcie przy pomocy historycznie ukształtowanej aparatury pojęciowej i aparatury badawczej. Że to nie znaczy, że wiadomo, że fizyka dostarcza nam pewnej wiedzy i okazuje się, że w pewnym zakresie ta wiedza jest przydatna życiowo. Ale to nie znaczy, że ktoś nie może osiągnąć tego samego efektu, mając różne teorie na temat tego, jakaś czynność pociąga jakie następstwo. Mogą być różne teorie na ten temat, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że fizyka działa w pewnej określonej perspektywie. Ma określony aspekt, określoną aparaturę pojęciową, która ewentualnie historycznie ewoluuje i tak dalej, i tak dalej. Najpierw była fizyka jakościowa, potem była ilościowa, najpierw była makrofizyka, teraz jest mikrofizyka. Wiemy, że to jest proces, który idzie w określonym kierunku, uformowany przez określoną, historycznie uformowaną aparaturę pojęciową. Czy w takim razie filozofia nie miałaby takiego procesualnego charakteru? Byłaby wieczysta, jak to się mówiono? Nie, tylko chodzi o to, że filozofia po pierwsze ma inne aspekty. Po drugie, że filozofia ciągle, że tak powiem, czyści swoją aparaturę pojęciową. Ciągle ją, że tak powiem, weryfikuje w dyskusjach, w przykładaniu do pewnych podstawowych aspektów. Ciągle filozofia cofa się, żeby iść naprzód. Fizyka idzie ciągle naprzód, wyznaczonym aspektem, wyznaczoną aparaturą pojęciową. Filozofia dotyczy takich aspektów, do których dotarcia jest inna droga niż droga fizyki.
Oczywiście można powiedzieć, czy fizyka odsłania nam jakieś aspekty badanych przedmiotów, które są przydatne dla filozofii. Owszem, nawet ksiądz Kłusak, na którego się powołują zwolennicy tak zwanego filozofowania w nauce, czy filozofii w nauce, mówił, że żeby dane fizyki były przydatne dla filozofii, muszą być odpowiednio przez filozofię uwiarygodnione i zinterpretowane. Po prostu trzeba wykazać, że fizyka ma funkcję ontologiczną, że tak skrótowo powiem. Bo można uprawiać fizykę i być fenomenalistą po prostu. Tutaj te sprawy się stykają, ale nie stykają się tak prosto, żeby po prostu wziąć gotową teorię aktualnie dominującą w fizyce i traktować ją jako ostatnie objawienie o rzeczywistości. Pan profesor mówił o teorii poznania, która jest refleksją nad naszym poznaniem, ale pan profesor mówił też o metafizyce i mówił, że jej przedmiot różni się od przedmiotu fizyki, używając tego terminu, że bada w aspekcie transcendentalnym, analogicznym. Czy pan profesor mógłby to wyjaśnić, bo to są terminy wieloznaczne i dzisiaj może obce współczesnemu, wielu współczesnym filozofom? Aspekt metafizyczny jest wyznaczony przez pytanie jakie są konieczne warunki bycia bytem, czyli bycia czymś istniejącym. Jakie są konieczne warunki bycia bytem? I już te pytanie odrywa nas od pytań nastawionych na pewne określone kategorialne charakterystyki przedmiotów. Czyli chodzi o typ bytu czy inny typ bytu. Tak, ja nie pytam o to, czy ten byt do czegoś się nadaje, czy on mi służy, czy nie służy, czy jest w zasięgu mojej ręki, czy w zasięgu. Tylko ja pytam o tym, jakie są warunki konieczne, że on w ogóle jest czymś, istnieje jako coś. I to już ustawia mi aspekt metafizyki. To jest ten aspekt transcendentalny. Transcendentalny. Czyli no i potem przekraczający wszelkie kategorie. No i potem okazuje się, że o tym aspekcie transcendentalnym można by wypowiadać się tylko analogicznie, bo jednoznaczność to jest ograniczoność do pewnej określonej kategorii. Notabene, nawet okazało się, że w ontologicznie interpretowanej logice też nie można o wszystkim jednoznacznie mówić. No, o tym świadczą antynomie, o tym świadczy potrzeba różnych stratyfikacji, czy rozróżnienia stopni języka, czy rozróżnienia typów i tak dalej. To są wszystkie mniej lub bardziej udane próby ograniczenia jednoznaczności, nawet wtedy, kiedy mówimy tylko o treściowych, kategorialnych właściwościach przedmiotu badania. Ale jednoznaczność, nie jednoznaczność, ale jednocześnie niewieloznaczność, tak? Czyli no mamy, niewieloznaczność, dlatego że to można dokładnie powiedzieć, na czym ta analogia polega i jak ją należy stosować, o czym są nawet obszerne traktaty, mniej lub bardziej udane. Metafizyka ma również ogromne znaczenie światopoglądowe. Pan profesor pierwszą swoją książkę, którą napisał, wydał, to było wprowadzenie do metafizyki, która odegrała też ogromną rolę światopoglądową, ponieważ bronił pan profesor tam test wyraźnie teistycznych. Ale teza teistyczna może być tezą czysto filozoficzną, a nie światopoglądową. Chodzi o to, w jaki sposób... Ale ma konsekwencje światopoglądowe. Mamy użycie, nie konsekwencje. Użycie. Może być użyta światopoglądowo metafizyka, ale to nie znaczy, że właśnie oto na początku rozróżniłem między światopoglądem a filozofią, żeby pokazać, co można na terenie metafizyki samym rozumem, co można osiągnąć. Tak. Oczywiście
filozofią można użyć do różnych rzeczy. Filozofię nawet niekiedy należy użyć do różnych rzeczy, ale co innego jest filozofować usługowo, a co innego filozofować po prostu. A jeżeli uprawiamy metafizykę jeszcze bez jej światopoglądowego użytku, gdzie tam pojawia się problematyka Boga? No tam, gdzie pytamy o ostateczną rację istnienia czegokolwiek. Dlaczego coś jest takie, jakie jest i dlaczego przede wszystkim coś jest, coś istnieje. Czyli pytanie o ostateczną... Jest taki paradoks, że zasada racji dostatecznej, bo wiadomo, to są trzy zasady podstawowe, tożsamości, niesprzeczności, zasady racji dostatecznej. Logika posługuje się tylko tożsamością i nietożsamością i jej wystarczy, tak co zresztą Czerzowski podsumował. Pierwsze dwie zasady mają odpowiednik w systemach tak, logicznych. Ale też okazuje się, że też nie można o wszystkim mówić, jak, mimo że się tylko te dwie zasady używa. Zasada racji dostatecznej prowadzi od razu do zagadnienia bytu pierwotnego po prostu i nie ma na to rady. Czyli tak. Jeżeli posługujemy się tą zasadą i zadajemy określone pytanie, tak. Dlaczego w ogóle cokolwiek przygodnego istnieje, musimy wprowadzić pojęcie bytu absolutnego. Absolutnego czy pierwotnego, jak ktoś co woli, kto zależy, jakie słowa lubi. Czy to ten problem nie jest związany z problemem sporu monizm-pluralizm, o którym pan profesor tutaj wspominał? Bo pan profesor jest pluralistą w jakim sensie? No jestem na pewno pluralistą i jakościowym, i strukturalnym. Ilościowym też oczywiście, oczywiste, tak? No i ilościowym, jakościowym i strukturalnym. Zastanawiałem się tylko, czy jestem pluralistą kosmologicznym. Mogę się zastanowić tylko, ale na pewno jestem pluralistą w tych czterech pierwszych znaczeniach. Pan profesor uważa, że istnieją dwa zasadnicze sposoby istnienia. No tak. Bo Ingarden mówił o czterech. To o czterech mówił. Krąpiec mówi o jednym, czy taka średnia wychodzi, tak, można powiedzieć? Krąpiec mówił o jednym, ale w tym jednym wyróżnia faktycznie kilka. W tym jednym wyróżnia faktycznie kilka sposobów istnienia. Według pana profesora jest istnienie realne oraz istnienie czysto intencjonalne. Istnienie czysto intencjonalne, ponieważ jest pochodne od niektórych bytów realnych, można powiedzieć, że ono jest metonimicznie bytem. To, co istnieje, jest metonimicznie, ponieważ jest pochodne od bytu realnego. Bo idealne istnienie byłoby zupełnie właśnie zastanawiać się, czy można jednoznacznie mówić o istnieniu realnym i idealnym. Natomiast można mówić o istnieniu jednym i drugim, choć czysto intencjonalnym, bo czysto intencjonalne jest pochodne od realnego. Czy ta problematyka sporu monizm-pluralizm ma znaczenie dla problematyki bytu absolutnego? No nie. Sytuacja jest taka, jeżeli już dojdziemy do pojęcia bytu absolutnego, pytając o ostateczną rację bytu, z którym mamy do czynienia, z bytu przygodnego, to i mówimy, jaki musi być ten byt absolutny, żeby był ostateczną racją, to stwierdzamy, że on właściwie nie musiał stworzyć, powołać do istnienia bytu nieabsolutnego. Nie musiał, a powołał. Czyli jest zaprzeczenie monizmu. No. Nie musiał. Jakby nie chciał, no to byłby jeden, ale byśmy wtedy nie istnieli wobec tego i nie wiedzieli. Czyli jakby jest na rzecz pluralizmu argumentacja zarówno z doświadczenia, jak i argumentacja czysto filozoficzna. Jak dochodzimy do koncepcji, ustalamy, jaki musi być byt, żeby być ostateczną racją bytu przygodnego, z którym mamy do czynienia, to stwierdzamy, że ten by musi być taki, że on mógł stworzyć świat, ale nie musiał.
I to jest cały paradoks po prostu tego. I z tego pan profesor wywodzi osobowy charakter tego bytu, tak? Tak, tak. Krąpiec stwierdził, że jak przeczytał wprowadzenie, że mówił, że on gdzie indziej nie znalazł takiego wywodu. Na ogół wywody inaczej brzmią. Także takiego wywodu nie znalazł. Panie profesorze, mówiliśmy o dokonaniach pana profesora w filozofii, poglądach pana profesora w zakresie teorii poznania, metafizyka, a chyba trzecią ulubioną dyscypliną filozoficzną pana profesora jest estetyka. Ulubioną, ale właściwie zająłem się estetyką i napisałem podręcznik z estetyki dość z przypadkowych okoliczności. Estetyką się zająłem dlatego, że w pewnym momencie była luka w programie Wydziału Filozoficznego. No, mówiłem, no ktoś musi się zająć teorią sztuki, teorią piękna. No, no i ja się zajęłem, dzięki temu, że ja się zajęłem, to zaczęli się inni zajmować. Ale zaczęło się od tego, że po prostu uważałem, że to w ramach mojej misji filozofa na Wydziale, że trzeba tę lukę wypełnić. A ponieważ no, wydawało mi się, że pewne rodzaje sztuki są dość mi bliskie, mam pewne rozeznanie w nich, no to, że mogę do tego podjąć. Poza tym, no, niewątpliwie lektura prac Ingardena i Tatarkiewicza odegrała istotną rolę. Ja uważam, że Czech jest taki najwybitniejszych estetyków w Polsce, mianowicie Ingarden, Tatarkiewicz i Wallis, który pokazał, jak od strony semiologicznej można spojrzeć na sztukę. No, i lektura tych dwóch no, jakoś zachęciła mnie do zajęcia się tą sprawą. To jest raz. A drugie to był taki przypadek, że po prostu takie okoliczności, że trzeba było napisać podręcznik propedeutyka estetyki. Ale oprócz podręcznika, pan profesor się w szczególny sposób interesował estetyką muzyki i estetyką filmu. No, muzyki, bo od początku ta muzyka mi towarzyszyła. Jak przyszła muzykologia, była potrzeba wykładu z estetyki muzyki. No też pewna potrzeba w naszym środowisku spowodowała, że podjąłem pewną tematykę systematycznie. Zresztą wszystkie moje hobby, film był moim hobby wśród pewnych gatunków powieści. No i jak filozof ma jakieś hobby, to od razu buduje do tego teorię. No. Tak samo jak powieści kryminalne, i też napisałem artykulik, najpierw wykład o jakichś kulturowych funkcjach powieści kryminalnej. Czyli jest też estetyka kryminału, można powiedzieć. No tak. No tak, co więcej, jak ktoś przeczytał ten mój artykulik w Tygodniku Powszechnym, to miałem kilka listów do mnie, czy ja bym mógł udostępnić całość mojej wiedzy na temat powieści kryminalnej, ale mówię, że akurat tym się nie mam zamiaru szerzej interesować i nie mam w pogotowiu, żebym rozsyłał po całej Polsce teksty o powieści kryminalnej, ale była taka sytuacja po prostu. A być może był podręcznik z estetyki kryminału, ale byłby jeszcze, dzisiaj szczególnie. Ale inni podjęli, już jest kilka tekstów na temat teorii powieści kryminalnej już jest. Także podjęli inni to i no nie sposób wszystkim się zająć. Transcendentalnie tak, ale nie kategorialnie. Nie można się wszystkim zająć. Panie profesorze, poglądy to nie tylko znajdują się w głowach, ale przede wszystkim w tekstach napisanych. A pan profesor najbardziej chyba znany jest w Polsce jako autor podręczników. Wszyscy o tych podręcznikach pamiętają. No nie wiem. Nie wiem, czy czytają. Na razie wydawnictwo nie zgłasza się, więc widocznie nie informują mnie, że do druki robią, bo nie zgłaszają się do mnie, żeby nowe wydanie. Przypomnijmy, pierwszy podręcznik to był wprowadzenie do metafizyki. No tak, ono miał charakter podręcznika, chociaż nie tylko. Przede wszystkim chodziło o to, żeby wyłożyć rzecz porządnie metodologicznie. Znów bym się chwalił, jakbym się powołał na Kalinowskiego, który w swojej recenzji napisał tak, że stępień pokazał, że można
metafizykę wykładać tak po kolei, żeby nie mówić o wszystkim naraz. Druga książka, no, to oczywiście habilitacja pana profesora. Tam jest. W międzyczasie jakiś skrypcik z teorii poznania się ukazał w dwóch wersjach. Wszyscy żałują, że nie ma podręcznika z teorii poznania pana profesora. Ja myślę, że zręb takiego podręcznika znajduje się w wstępie do filozofii. I to jest trzecia książka, wstęp do filozofii, tak? Po habilitacji. Tak, no tak, to jest trzecia, która miała kilka wydań i każde wydanie było, nie każde, ale dalsze wydania były obszerniejsze. Przypomnijmy, habilitacja była z metateorii poznania, no tak? Z metateorii poznania. W którym roku? To było 10 lat po moim magisterium dokładnie było. Czyli magisterium było w czerwcu 1954 roku i wtedy w Lublinie było zaćmienie słońca całkowite w tym czasie, a habilitacja była w Warszawie w czerwcu 10 lat później, czyli w 1964 roku. I jednym z recenzentów był Roman Ingarden. Ingarden, tak? Chojnacki, Kamiński, Krąpiec. Czy Ingarden się z czymś nie zgadzał? Tak, Ingarden uważał, że pewne rzeczy pochopnie stwierdzam. Tak, już gdzieś mam takie, gdzieś tą recenzję. Ta recenzja robi wrażenie dość ostrej recenzji. A doktorat, rok 56, poświęcony Gilsonowi. Metodą teorii poznania u Gilsona. Niewydany, ale w formie artykułu. Obszernego artykułu, który streszcza to, co warto opublikować. W rocznikach filozoficznych, filozoficznych. Była jeszcze ciekawsza podczas doktoratu dyskusja. Przeze mnie chcieli dyskutować Bednarski z Kalinowskim, czy może być sylogizm praktyczny z dwoma przesłankami normatywnymi, konkluzywny. Kalinowski mówił, że nie, Bednarski mówił, że tak. I chcieli, żebym ja zajął stanowisko, a ja biłem się jak najbardziej. Twierdziłem, że przedstawiłem problem obiektywnie i bez skomplikowania. Ale wcześniej w trakcie studiów, żeby pokazać różnorodność pracy pana profesora, powstała praca u profesora Świeżawskiego o Boskiej Komedii. Ale to była praca seminaryjna. To była praca seminaryjna i taki artykulik profesor Sławińska mnie przymusiła do tego, żebym napisał. Taki artykulik się ukazał ze sztuk naukowych, o ile mnie pamięć nie myli, na ten temat, ale to tylko pokazałem, zresztą Świeżawski mnie namawiał, żebym się zajął bardziej tą problematyką historii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. Owszem, pogrzebałem w różnych rzeczach, no żeby zasmakować tego typu roboty, no żeby ona mi nie była obca, ale inne rzeczy mnie bardziej pasjonowały niż historia nauki w średniowieczu. Po prostu. Panie profesorze, wróćmy do książek. Powstaje wstęp do filozofii, tak. Podręcznik, który ma ogromną rolę w ukształtowaniu polskich filozofów. Na wielu uczelniach był w różnym stopniu wykorzystywany. Jednym z jego atutów jest to podejście metafilozoficzne do filozofii. Czyli zanim pan profesor wyjaśnia zagadnienia systematyczne, omawia koncepcję filozofii. No to ja tam gdzieś jest w komentarzu, w którym chyba do trzeciego wydania wstępu, że książka składa się z dwóch części. Pierwsza jest meta filozoficzna i jakby encyklopedycznie neutralna, a druga jest już systematyczna, ujawiająca poglądy autora, czyli tom jest egzystencjalny, w wielu sprawach fenomenologizujący. I tyle. A ja uważam, że to jest wstęp, tylko że to jest wstęp, który nie jest do studiowania, a nie do lekkiej, łatwej i przyjemnej lektury, tylko do studiowania. Wstęp, bo on jest tak ustrukturowany, że ma charakter wstępu. To dawniej, w XIX wieku, żeby filozof nie uchodził za pysznego,
wykładał cały system i nazywał to wstępem. Ale to nie jest wyłożenie całego systemu. To jest poinformowanie o filozofii, jej różnych działach i tak dalej. Ale czytelnik zaznajamia się z głównymi działami filozofii, a także z różnymi kierunkami filozofii współczesnej, tym filozofii w Polsce, prawda? Włącznie z marksizmem. Czyli ten marksizm popularność bierze się z tej wielonurtowości tego podręcznika. Tak, chociaż niektórzy by chcieli, żeby więcej o dialogu, o filozofii dialogu pisać i tak dalej. Kiedyś napisałem kilka takich felietonowatych tekstów, czyli jakbym bardzo chciał, to może bym i umiał pisać, ale ja chcę pisać treściowo. To jest mój sposób pisania, jest świadomie przyjęty właśnie taki, żeby wyrażać się, żeby nie było wody, jak mówią popularnie, żeby nie było pustych słów, tylko żeby jedno wszystko się łączyło i w ten sposób on uczy. On jest zaraz, taki tekst nie tylko zmusza czytelnika do pewnej uważnej lektury, ale on zmusza do pewnego stylu myślenia. Taka jest moja nadzieja. Ale to, że pan profesor tak patrzy na filozofię, to wynikało również z pewnego obcowania z logiką pod wpływem między innymi księdza Kamińskiego. Logika się przydaje innym. Widać, jak logikę ograniczono na prawie, jak to funkcjonuje w naszym wymiarze prawa. To logika się przydaje i gdzie indziej, ale oczywiście bez logiki ani rusz. Ale jakby pan profesor określił rolę filozofii w logice, bo niektórzy deprecjonują rolę logiki, inni według pana profesora, jak rozumiem, zbyt wielką rolę jej przypisują. Jak ktoś myśli, to musi myśleć poprawnie. A jak nie przejdzie szkoły logiki, to rzadko kiedy urodzi się z umiejętnością kontrolowania poprawności swojego myślenia. Logika służy o tym, żeby wyrobić sobie pewne sprawności, pewne uczulenia na precyzję wynikania, na precyzję formułowania. No i jest narzędziem kontroli, kiedy trzeba myślenia i to jest jej funkcja. Ja mogę powiedzieć o tym, że są, nie wskazując nazwisk, wybitne umysły filozoficzne, którym brak logiki po prostu. A skoro przy tym jesteśmy, ostatnia książka pana profesora, to są właśnie dwa wykłady, w którym omawia pan profesor stosunek filozofii do logiki. Tak. To jest książka, której ja osobiście przywiązuję, jestem do niej przywiązany i przywiązuję większą wagę. Nie wiem, czy ona dotarła tam, gdzie powinna dotrzeć. Tak jest. Ale jakie przesłanie tej książki by pan profesor określił? Przesłanie jest takie, że filozof nie powinien bać się podstawowych problemów i potrafi je w sposób wyważony, wyrazisty, nie tylko sformułować, ale i rozwiązywać. Ja myślę, że ta książka jest argumentem dodatkowym tych tez, które wygłosiłem w swoim tekście pod tytułem Czy rozum da się obronić? Właśnie tutaj pokazuje, że rozum da się obronić w wielu podstawowych rzeczach. Co znaczy, że uważam, że są tam pewne luki. Na przykład w tej książce nie ma dokładnej analizy kategorii indywidualności i konkretności. To jest to, co mnie boli w tej książce, że powinno tam być i nie ma tego do końca. Ten tekst, czy rozum może sam siebie obronić, znajduje się we wcześniejszej książki, dwutomowy zbiór studiów i szkiców filozoficznych. To jest oczy, który wygłosiłem w Toruniu na zjeździe filozoficznym. W 1995 roku. Tak. I te dwa tomy zawierają artykuły pana profesora, właściwie ważniejsze od początku pana. W każdym z nich są dwa teksty nieopublikowane dotychczas, po raz pierwszy opublikowane tam.
Czyli jak przejrzymy książki, to jeszcze powinniśmy wymienić, o ile pamiętam, elementy filozofii przygotowane na bazie wstępu do filozofii. To był podręcznik, który był związany z ówczesnym programem egzaminów wstępnych. Także to on miał charakter usługowy w związku z okolicznościami wtedy. Oraz książki redagowane przez pana profesora, szczególnie dyskusje z marksizmem. No były te dwie książki, które podobno, zwłaszcza ta pierwsza, odegrała podobno ważną rolę w myśleniu wielu ludzi. Czyli właściwie można powiedzieć, że przekrój problematyki jest bardzo szeroko, bo do tego dochodzą zagadnienia z historii filozofii współczesnej, do tego dochodzą zagadnienia z antropologii filozoficznej. Można powiedzieć, że wyszedł pan profesor poza ten program, poza te dwie dyscypliny, teoria poznania, metafizyka. To jedno z drugim. To znaczy, że te inne dyscypliny są, opierają się na tych dwóch pierwszych fundamentalnych. Oczywiście, tak? Oczywiście, że tak. Antropologia filozoficzna musi być zakotwiczona przede wszystkim w metafizyce mocno. Rozważania teoriopoznawcze odgrywały ważną rolę zarówno przy estetyce, jak i przy podstawach etyki. Tam jest... W etykę nie wchodziłem w szczegóły, raczej pewne podstawowe rzeczy tam dotykałem w dyskusji. Znamy dorobek pana profesora i teraz jakby pan profesor podsumował go z punktu widzenia odbiorcy, którym nie zawsze będzie filozof, ale człowiek, który może okazyjnie korzystać z filozofii lub interesować się filozofią. Dlaczego filozofia jest ważna dla kultury? Dlaczego jest ważna dla wykształcenia? Dlaczego ważna jest dla ludzkiego życia, zwykłego człowieka? Wie pan, ja na to pytanie już odpowiedziałem. Była taka ankieta w Znaku, czym jest filozofia, którą uprawiam. I tam na końcu pisze tak. Właśnie. W dobie postępującej specjalizacji partykularyzacji świadomości ludzkiej, w dobie prawie całkowitego uzależnienia osoby od społeczeństwa, unifikacji kultury poprzez środki masowego przekazu, rola filozofii jako sposobu zintegrowania, samoutwierdzenia bytu ludzkiego przez syntetyzowanie wiedzy ludzkiej, dostarczenie racjonalnych podstaw poglądu na świat, uzyskanie pełnej odrębnej samoświadomości nabiera wielkiej doniosłości. I po prostu bym rozwinął to zdanie, które tu powiedziałem. Po prostu chodzi o to, że można syntezę naszej wiedzy robić na dwa sposoby. Albo na zasadzie mozaiki, składanki takiej. No ale żeby taką mozaikę złożyć, to trzeba mieć jakąś przewodnią myśl, według której się tą mozaikę składa. Albo na zasadzie poszukania podstawowego aspektu całej rzeczywistości. No i filozofia może być jedyną dziedziną, która jest w stanie i kompetencji zaproponować jakiś podstawowy aspekt całej rzeczywistości. I jeżeli ja szukam czegoś takiego dla uporządkowania swojego poglądu na świat i swojego życia, no to właśnie filozofia może mi w tym pomóc. Czyli filozofia integruje wiedzę, którą posiadamy, która jest bardzo różnorodna, tak, rozproszona i dzięki temu mamy zarówno nasza wiedza staje się zintegrowana, jak i nasze życie staje się jakoś zorientowane. Tak. Jak Świeżawski mówił, miał dwa takie powiedzenia. Trzeba filozofii chwycić rzeczywistość za wątróbkę i wyznaczyć w dyszel właściwym kierunku. Więc to takie było powiedzonka Świeżawskiego. Więc o to chodzi. A poza tym właśnie przez trening teoriopoznawczy my mamy dystans wobec tej nacierającej przez mass media
propagandy po prostu. My potrafimy zdystansować informację, która do nas przychodzi. My mamy kryteria wyceny tej. Ważne, nieważne, prawdziwe, fałszywe, adekwatne, nieadekwatne. No tak. Tak, akuratne do pewnej rzeczy, nieprzydatne. Więc o to chodzi, że my nabieramy pewnych sprawności, które są w różnych dziedzinach działalności i życia przydatne. No, po prostu. Czyli rozumiem, że metafizyka miałaby konsekwencje czy zastosowania światopoglądowe, natomiast teoria poznania pomagałaby nam. Usprawniałaby nas umysł do zachowania dystansu wobec poglądów, które do nas docierają. A to umożliwia lepsze uczestnictwo w życiu społecznym. Tak samo, jeżeli ja dokładnie wiem, jaki jest mechanizm postrzegania, to co widzę, przecież wiadomo, że wszystko, co można widzieć w telewizji, w kinie, można zmanipulować, można zmontować. Stwierdzono, że nagrania na taśmie magnetofonowej można zmanipulować. To historycy już w latach gdzieś 60. stwierdzili, że nagrania nie są same przez się wiarygodnym dokumentem, ponieważ nagrania można też zmanipulować. To już na zjeździe historycznym w latach 60. stwierdzono to. To był gdzie indziej, pan w Szwajcarii, czy w Austrii był taki kongres historyków, metody właśnie od strony badania wiarygodności źródeł. Że wcale niektórzy uważali, że jak ktoś ma nagrane z filmu, to jest. Nie, stwierdzono, że nic, to nie jest żaden ostateczny, wiarygodny dokument. To w takim razie, skoro filozofia jest tak ważna, od kiedy ona powinna być obecna w kształceniu? Na pewno w jakim powinna stopniu? Być jako propedeutyka w szkole średniej. To nie ulega wątpliwości. Propedeutyka filozofii, tak. Tak, to nie ulega wątpliwości. Badania na temat tak zwanego filozofowania z dziećmi wykazały przeciętnie, że jedyny niewątpliwy efekt nauczania filozofii dzieci jest to, że dzieci nabierają pewności w rozmowie. Są bardziej odważni w rozmowie. To jest jedyny efekt nauczania filozofii, który stwierdzono empirycznie. Natomiast owszem, były takie książki, już nie pamiętam autorki, które pokazały, że można budować świadomość, to nie jest filozofia, budować szerszą świadomość dzieci za pomocą pewnych lekcji, w których wcale się nie używa terminologii filozoficznej, tylko po prostu porządkuje się sposób widzenia otoczenia. Po prostu trzeba porządkować, zaczynając od najbliższego, sposób widzenia otoczenia. I to jest pożyteczne dla dzieci. Natomiast w szkole średniej pan profesor uważa, że powinna być propedeutyka. Ale ona ma mieć charakter historyczny, czy historia czy logika, jeszcze coś innego. Ja jestem zwolennikiem tego, co już pewien zespół, w którym uczestniczyłem, doszedł do tego, że trzeba powtórzyć te trzy cele nauczania filozofii w szkole średniej, które kiedyś Twardowski wyznaczył. Można je troszkę przeformułować, ale trzeba po prostu koncepcję propedeutyki filozofii Twardowskiego, znaczy cele, nie koncepcję, cele, które trzeba kontynuować, podjąć i kontynuować. I to jest pilna rzecz, to jest wielki skandal, jak Jadacki w swoim artykule wykazał. Trzy razy w dziejach kultury polskiej, tylko trzy razy szkoła średnia nie miała filozofii. Najpierw car za powstanie listopadowe ukarał Polaków, że wymiótł filozofię. Potem w PRL-u przez pewien czas logika była uczona. No i teraz w III Rzeczpospolitej.
Skąd, panie profesorze, dzieje się współcześnie ten taki trend antyfilozoficzny w naszym kraju, w ogóle we współczesnej kulturze, że ta filozofia jest ciągle spychana na margines? Gdybym ja swoje poglądy formułował, to by od razu ktoś powiedział, że jestem zwolennikiem teorii spiskowych. No ale to powiedzmy. Po prostu. W ogóle to jest część czegoś większego procesu. Procesu, w którym chodzi o to, żeby przeciętny człowiek nie był za bardzo samodzielny w myśleniu i w działaniu. Nie umiał samodzielnie myśleć i samodzielnie działać. Po prostu to jest część większego projektu przebudowy naszej kultury, naszej cywilizacji. A panie profesorze, czy czasami nie są winni sami filozofowie brakiem popularności filozofów? Psychologowie potrafili wywalczyć, że psychologia nie ma licencjatu, tylko jednolite magisterskie studium, a filozofowie nie. Filozofowie są tacy warszawscy filozofowie, którzy uważają, że propedeutka filozofii nie powinna być istnieć. Panie profesorze, na koniec, jak by pan profesor ocenił stan filozofii współczesnej, zarówno globalnie, jak i w wymiarze naszego kraju? No tak, to nie jest proste pytanie i to jest właściwie pytanie dla psychologa, dla socjologa, niż dla filozofa. Bo ja stwierdzam tak, że mamy nadal różnorodność, mamy nadal brak pogłębionej dyskusji dotyczącej fundamentów. A w ogóle, to ja już kiedyś mówiłem, że od lat 60. uważam, filozofia, zresztą jak i nasza kultura cała, jest w okresie epigońskim. Jest w okresie epigońskim. I w tym okresie epigońskim ważne jest to, żeby przekazać następnemu pokoleniu jak najwięcej wiedzy, erudycji, umiejętności warsztatowych i czekać na lepsze czasy, lepsze czasy w filozofii. Ale sądzę, że to nie znaczy, że ta filozofia jest w stagnacji. Ona żyje, tylko ona żyje głównie korolariami, jak dawno nazwano, czyli otoczkami, przypisami i tak dalej. Czy brakuje nam wielkich filozofów, tak wielkich idei? Tak. Wbrew Bocheńskiemu, który powiedział, że skończyła się filozofia wielkich syntez, wielkich systemów, uważam, że to jest sprawa, jak się patrzy szerzej, sprawa przejściowa po prostu. Pożyjemy, nie wszyscy pożyją, a pożyjemy 20-30 lat i będzie inaczej. A pan profesor ma nadzieję na zmiany, czy jest pan profesor pesymistą, zarówno co do samej filozofii, jak i kultury, w której żyjemy współcześnie? Co do kultury, to jest zupełnie osobny temat i naprawdę nie wiem, jak się podniosę. Ja tylko patrzę historycznie. Tutaj uruchamiam szerszą perspektywę historyczną i wiem, że rzeczy mogą się potoczyć inaczej, różnie, ale są pewne cykle, są pewne nawroty i można mieć nadzieję, że to nas... Chyba, że zupełnie cała kultura się rozpadnie, ale to wtedy będzie zupełnie inny krąg kulturowy. Pan profesor wybrał życie filozofa. Właściwie całe życie od początku studiów to jest życie jako filozof. Jakby pan profesor tak powiedział jeszcze osobiście, czy nie żałuje pan profesor tego wyboru? A jak tak, to... Nie, tylko za mało byłem filozofem. Nie za dużo, tylko za mało byłem filozofem. No więc jak mam za to? Ale dlaczego za mało? No bo brakowało czasu, brakowało mobilitacji, były jakieś przeszkody uwarunkowane historycznie i tak dalej. Ale czy przez to, przez ten wybór życie pana profesora było lepsze, inne niż
gdyby pan profesor nie, tego wyboru nie dokonał. Nie wyobrażam sobie. Co prawda, jak był okres, kiedy w komunizmie, że mogli kult zamknąć, to zastanawiałem się, czy nie będę pracował jako kawiarniany muzyk, ale nie wyobrażam sobie bycia kim innym niż filozofem. I już. Czyli warto było, tak? No, jak najbardziej. Jak najbardziej. I tylko się od czasu do czasu dziwi mnie, że ludzie tak marnują się w filozofii. W jakim sensie? No, że nie rozwijają swoich talentów, albo przeszli obok, no, w różny sposób. Czy pan profesor by zachęcił wszystkich, żeby próbowali, że ta droga tak, jest... No jest. Jak nie mogą być filozofami po prostu, to niech przynajmniej filozofują. A to jest dla każdego... Filozofantes, nazywano... Ale to jest dla każdego człowieka zadanie, żeby był filozofującym? No tak, tak. Zresztą ktoś powiedział, że każdy jest filozofujący, tylko nie każdy robi to przyzwoicie, dobrze, rzetelnie. A zawodowy filozof jest po to, żeby mu pomóc, żeby to robił właśnie, rzetelnie, tak? No tak, w każdym razie, żeby wiedział, że gdzieś jest coś... ktoś i tak dalej. Dziękujemy za rozmowę panu profesorowi i mamy nadzieję, że to przesłanie dotrze do wszystkich młodych ludzi i pomoże im w życiu i filozofowaniu. Oby. Dziękujemy jeszcze raz.